Sprawa śmieciowiska przy ulicy Kamiennej powoli zmierza ku końcowi. 8 lutego odbyła się konferencja z udziałem przewodniczącego Prawa i Sprawiedliwości w Policach Mariusza Różyckiego, posłów PiS Artura Szałabawki i Leszka Dobrzyńskiego oraz wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Pawła Mirowskiego. Podczas konferencji poinformowano o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku powiatu polickiego w sprawie dofinansowania uprzątnięcia terenu po dawnej firmie Ekorama. W ramach programu poprawy jakości środowiska w mieście wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Całkowity koszt usunięcia tych prawie 50 tysięcy ton odpadów został wyceniony na 18 milionów złotych, z czego 15,3 miliona złotych w formie bezzwrotnej dotacji z Narodowego Funduszu zostało przeznaczonych, czy też zostanie przeznaczonych po podpisaniu stosownej umowy. Pismo wystosowane przez Narodowy Fundusz zostanie przekazane do powiatu polickiego i w ciągu 60 dni powinna zostać podpisana umowa. Wyłonienie wykonawcy, który uprzątnie teren, należy do powiatu polickiego. Wielki teren i ta kwota, ta liczba, która tu już padła, 50 tysięcy ton, jeszcze raz powtórzę, to nie jest jedna ciężarówka, to nie są dwie ciężarówki. Ten proceder, zresztą jak wiedzą mieszkańcy, trwał. Uzyskał oficjalne zezwolenie, natomiast gdzie były służby, które powinny to nadzorować? Gdzie były władze, które również powinny to wszystko sprawdzać? Wykonanie zadania przewidziane jest do końca listopada 2022 roku. Całokształt prac związanych z tą inwestycją będzie monitorował Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.